Często dostaję zapytanie od pacjentów, czym jest rozwórka, czy rozwórka boli podczas zabiegów chirurgicznych, zabiegów okulistycznych. I teraz chciałbym Państwu dokładnie pokazać, co to jest rozwórka. Jest to dokładnie, można powiedzieć, taki instrument, którym mogę zabezpieczyć, że podczas laserowej korekcji wzroku lub podczas operacji zaćmy, podczas operacji wszczepienia soczewek fakijnych, nasze naturalne powieki nie dostaną się w pole operacyjne, czyli cały czas odstawiają nasze powieki na bok, tak aby chirurg miał jak najlepsze pole widzenia i pole operacyjne. Zanim włożymy rozwórkę do oka, oko zostaje znieczulone kropelkami, czekamy kilka sekund, kilkanaście sekund, aż te krople zaczynają działać. Potem bardzo delikatnie, powoli wsadzamy tą rozwórkę pod powieki i zaczynamy rozszerzać aż do tego momentu, że widzimy rogówkę, część spojówki, tak żeby nie były przykryte powieką. Oczywiście rozwieramy rogówkę do takiego momentu, żeby to nie było bardzo bolesne dla pacjenta. Rozwórka ma też funkcję, że możemy odsysać podczas całego zabiegu nadmiar płynu, który gromadzi się w spojówce. Zaczynając zabieg, wkładamy rozwórkę do oka i potem oczywiście jak szybko ustawimy lasery, jak szybko tniemy laserem femtosekundowym rogówkę, to też od tego zależy, jak długo musimy mieć tą rozwórkę w oku. Przed cięciem laserem femtosekundowym rozwórka jest około kilku sekund w oku. Długość cięcia lasera femtosekundowego zależy od profilu cięcia, od wielkości płatka. Zazwyczaj trwa to mniej więcej około 30 sekund. Są lasery, które tną szybciej, to też może być 7-8 sekund. Także to wszystko zależy od modelu laseru, na którym się pracuje. Przechodzimy do lasera excimerowego i tutaj podobnie, w zależności od używanych modelów laserów, w zależności od ustawionych parametrów, taka korekcja laserem excimerowym zajmuje od kilku do kilkunastu, nawet do kilkunastu sekund, może nawet zajmować jedną minutę. Także reasumując, rozwórka jest mniej więcej w oku od 2 do, powiedzmy, od 3 do 5 minut. Pytają pacjenci, czy to boli. Oczywiście ból jest to czymś bardzo subiektywnym dla pacjenta. Mamy pacjentów podczas laserowej korekcji wzroku, którzy praktycznie w ogóle nic nie czują i mówią, czy to już, czy zabieg się zaczął, czy coś na nas jeszcze czeka. A z drugiej strony dla innych pacjentów jest to dosyć nieprzyjemne odczucie, mając rozwórkę w oku, czy mając laserową korekcję wzroku, dlatego nie można ogólnie powiedzieć, czy laserowa korekcja wzroku boli lub nie boli, czy wkładanie rozwórki boli, czy tak samo, czy nie boli, bo to każdy pacjent inaczej odczuwa. Rozwórka jest koniecznością do zabiegów korekcji wzroku, czy to jest przy laserowej korekcji wzroku, czy przy wymianie soczewki, czy przy implantacji soczewki fakijnej. I mam nadzieję, że dobre widzenie, jakość widzenia po zabiegu zrekompensuje niedogodność przez rozwórkę, którą wkładamy przed zabiegiem.